żyłem więc samotnie, nie mając nikogo, z kim mógłbym porozmawiać naprawdę, aż do dnia, gdy sześć lat temu zepsuł mi się samolot nad Saharą, jakaś awaria silnika. Nie mając ze sobą ani pasażerów, ani mechanika, samemu przymierzałem się do tej skomplikowanej naprawy. Była to dla mnie kwestia życia lub śmierci. Zapas wody wystarczał zaledwie na tydzień. Pierwszego wieczoru usnąłem na piasku tysiąc mil od terenów zamieszkałych przez ludzi. Byłem bardziej samotny niż rozbitek na tratwie pośrodku oceanu. To też możecie wyobrazić sobie moje zdumienie, gdy nagle o świcie obudził mnie jakiś dziwny, cieniutki głosik. Proszę niech mi pan narysuje baranka. Poprosił głosik słucham. Narysuj mi baranka. Niczym rażony piorunem zerwałem się na równe nogi. Przetarłem dobrze oczy. Dobrze się rozejrzałem i ujrzałem zupełnie niezwykłego chłopczyka, który przyglądał mi się z powagą. A oto najlepszy portret, jaki udało mi się później zrobić. Mój rysunek nie jest rzecz jasna równie zachwycający co pierwowzór, ale to już nie moja wina. W karierze malarskiej przeszkodzili mi dorośli. Gdy miałem 6 lat i nigdy już nie nauczyłem się rysować, pomijając rysunki węży zamkniętych i otwartych, przyglądałem się więc przybyszowi okrągłymi ze zdumienia oczami. Pamiętajcie, iż od ludzkich osiedli dzieliło mnie tysiąc mil. Chłopczyk tymczasem nie sprawiał wrażenia ani zbłąkanego, ani śmiertelnie znużonego, ani też umierającego z głodu, pragnienia czy ze strachu. W niczym nie przypominał dziecka zagubionego w samym środku pustyni tysiąc mil od wszelkich ludzkich siedzib. Gdy wreszcie odzyskałem mowę, spytałem: Ale co ty tu robisz? A wtedy on powtórzył bardzo powoli, jak gdyby chodziło o niezmiernie poważną sprawę. Proszę, niech mi pan narysuje baranka. Gdy siła tajemnicy jest tak wielka, trudno jej się przeciwstawić. Choć więc zdało mi się to absurdem, tu tysiąc mil od ludzkich osiedli i do tego w obliczu śmierci sięgnąłem do kieszeni po kartkę papieru i pióro. I w tej samej chwili przypomniałem sobie, że przecież uczyłem się głównie geografii, historii, rachunków i gramatyki, też odparłem chłopczykowi nie bez niejakiej irytacji, iż nie potrafię rysować. To nic odrzekł, narysuj mi baranka. Ponieważ w życiu nie rysowałem baranka, naszkicowałem mu jeden z dwóch rysunków, na jakie nie było stać, rysunek węża Boa zamkniętego. Jakież było moje zdumienie, gdy rzekł nie, nie chcę słonia połkniętego przez węża Boła. Boa jest bardzo niebezpieczny, a słoń okropnie wielki. Mam bardzo mało miejsca. Potrzebny mi baranek. Narysuj mi baranka. Narysowałem. Przyjrzał mu się uważnie i powiedział: Nie, ten baranek jest już bardzo chory. Narysuj mi innego. Narysowałem innego. Mój przyjaciel uśmiechnął się grzecznie z pobłażaniem: Spójrz, to nie baranek, to baran. Ma rogi. Narysowałem kolejny rysunek. Ale i on został odrzucony, podobnie jak i poprzednie. Ten baranek jest już za stary. Chcę baranka, który będzie żył długo. Ponieważ zaczynałem już tracić cierpliwość i spieszyło mi się, by zabrać się w końcu do naprawy silnika, nagryzmoliłem poniższy obrazek i dodałem: To skrzynka, a twój baranek jest w środku. Ku memu zdziwieniu oblicze małego krytyka rozjaśniło się: O to mi właśnie chodzi. Myślisz, że potrzeba mu dużo trawy? Czemu pytasz, bo mam tak mało miejsca? Tyle na pewno starczy. To bardzo mały baranek pochylił się nad rysunkiem. Nie taki znowu mały. Zobacz zasnął. Tak oto poznałem małego księcia.